Nie spodziewaliście się, że będziecie brać udział w rozprawie? No też się pomyliliście. Będzie bardzo ostro. Oj, 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 oj. Zebraliśmy się tu wszyscy na sali sądowej, by wydać wyrok w sprawie rangi państwowej. Sędziowska komisja, jaka to sprawa, moi drodzy, zapytacie. Kogo najważniejszego w domu uważacie? Następująca kwestia opinii, następująca kwestia podlegać będzie ocenie, czy bycie mamą, czy bycie tatą większe ma znaczenie. Sędziowska komisja opinii wysłucha. Na wypowiedzi obu stron nadstawiamy ucha. Tylko ogląda. Ogląda wiadomości, czyta gazety, dzięki temu dużo wie i opowiada mi, co na świecie dzieje się. Pan mecenas prosto z prostej sprawy nie zdąży się przebrać. Brawo dla niego. Zapracowana, że ciągle chodzi niewyspana, gotuje, pracuje i sprząta zawsze, muszą zawsze się, zawsze się. Sprząta! Brawo! Wiemy, o co chodzi. Mama się tylko sprząta. Właśnie, że to prawdziwe sprząta. Nigdy przy tym nie ma ludzi, że dziecko w domu na gruz. Zgadzacie się? Tata to złota rączka, wszystko wbita prawie. Ja pojmuję, to zdaje oczywiste, że to nie zdarza, że to jest trzecie. Prawo w sercu się nie podziwa pod ręką właściwych ludzi, a mnie nie pogrudzi, jak się coś zaczyna wyskać w pokoju. Dobrocią mnie ujmuje, zawsze przy niej dobrze się czuję. Jest stale uśmiechnięta, nie tylko od święta. Tata nawet bez makijażu zachwyca płaską twarzą. Thank you.
rodzinku zabiera ta matka to na zakupy i płaci za to, co mama chce włożyć do tego. Wysłuchaliśmy obu zakupy, żeby przyznać nikomu. Naszym zdaniem oboje rodziców potrzebni są dzieci w domu. Wydali bardzo sprawiedliwy wyrok. Tutaj proszę mamusię, żeby się nie przejmowało, że